Szanowni drodzy przyjaciele. Дорогі друзі. Jest mi niezmiernie was tutaj przywitać w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Nie, ja bardzo rad, że mogę was poprzywitać w imię głów naczelstwa naszej oblasti. Miło mi dlatego nie tylko, że cel, który przyświeca, cel nadrzędny, to jest wymiana młodzieży, wymiana myśli naukowo-technicznych. Ja rad, ponieważ cel, który naszego wymiana, naszego projektu, to nie tylko to, że my możemy obmieniać się znaniami, naszym opytem nauczno-technicznych organizacji. Także powiedziałbym nie tylko Michał Doliwo-Dobrowolski i jego wiekopomne dzieła. I nie tylko Michał Doliwo-Dobrowolski i jego большие достижения. Ale z waszą wizytą tutaj budujemy nasze partnerskie, przyjacielskie, dobre stosunki. No, основным то, что вы тут приехали, это такой хороший основа, чтобы построить такую крепкую дружбу. Bardzo się cieszymy, kiedy odwiedzacie Polskę, kiedy odwiedzacie region zachodniopomorski, dlatego że właśnie kiedy powstają takie dobre współprace zarówno różnych stowarzyszeń naukowo-technicznych, znajomości takie bezpośrednie, one są najtrwalsze. One dają dobry fundament do dalszej współpracy i do tworzenia dobrych stosunków międzynarodowych. My bardzo rady, kiedy wy przyjeżdżacie w Polskę, kiedy wy przyjeżdżacie w naszą oblast zachodniopomorską, ponieważ to, co my możemy встретиć, to bardzo dobra основa, żeby potem współpracować, żeby to było na drużbie, żeby my wszyscy znali między sobą. Jesteśmy prawie sąsiadami. Życzę sobie, żeby nasza współpraca była energiczna, żywa i obfitowała w różne projekty, które przyniosą korzyści zarówno dla strony rosyjskiej, jak i strony polskiej. My почти соседи, i ja nadzieję, że nasze совместne сотрудничество będzie bardzo хорошее, крепкое i обоюда wygodna, da? I nasze projekty będą rozwijać się i będzie to wam wszystko больше i больше. Także miło mi jest serdecznie was tutaj gościć na ziemi zachodniopomorskiej. Dziękuję. Dobro pożalować. Jeśli można, to chciałbym kilka słów powiedzieć, bo Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest głównym inicjatorem tego wspólnej wymiany. Więc chciałem przypomnieć króciuteńko, że dzięki wizycie prezydenta Miedwiediewa tutaj w Polsce udało się między ministrami obu krajów podpisać porozumienie, na podstawie którego rok temu powstał Centrum Dialogu i Porozumienia w Polsce. A w tym roku, we wrześniu, takie centrum powstało w Moskwie. Naszym centrum kieruje pan dr Dębski, a centrum moskiewskim profesor Piotr Stogniej, który jest wytrawny także dyplomatą. Ogromnie cieszymy się, panie marszałku, że w tej inicjatywie możemy liczyć na poparcie naszych władz regionalnych. Z trzech powodów. Dlatego, że wizyta, którą dzisiaj składają nasi koledzy z Petersburga i my poprzednio... Pan Piotr rozkazywał tutaj pra samą organizację, jak to doszło do tego projektu, to, że NOT tam podpisał grant, że teraz, kiedy przyjeżdżał prezydent Medwiediew tutaj w Polsce, получилось открыть такой центр польско-русского сообщества, договора. I wkrótce, myśmy zadania postawili sobie takie, które są związane z trzema, jak gdyby, środowiskami. Głęboko уважаемый pan marszał. Panie marszałku. Drogi друзья. Drodzy przyjaciele. W pierwszą очередь, прежде всего, я бы хотела поблагодарить от имени всех нас, was, administrację города Szczecin. Na początku chciałbym bardzo podziękować tutaj administracji naszego regionu, administracji naszego miasta. Уважаемого пана маршала Гиблевича.
który, к сожалению, сейчас не смог с нами увидеться. Dziękować panu marszałkowi Kiblewiczowi, który niestety nie mógł być obecny. А также ректора Западно-Поморского политехнического университета города Щецин. А также ректора ЗУТ в Щетине. И уважаемого Петра Шимчик, потому что без него мы бы не смогли быть здесь сию секунду и встретиться с вами. И также пана Петра Шимчака, ponieważ dzięki jego inicjatywie przede wszystkim nie moglibyśmy tutaj się znajdować i się spotkać. Благодаря вашим огромным усилиям мы имеем такую возможность представлять nasz город w качестве naszych dwóch uniwersytetów. Dzięki waszym wysiłkom my mamy taką możliwość reprezentować nasze miasto w postaci delegatów z dwóch uniwersytetów. My z ogromną cieścią sprawiamy się, ja nadzieję, z tej możliwością. Dwa, można powiedzieć, lepszych uniwersytetów Sankt-Petersburga, Politechnicki Uniwersytet, Государственный Университет i Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения. Извините, немножечко нервничаю. No i przepraszam, że troszeczkę się denerwuję, ale jest dla nich bardzo, dla nas bardzo duży zaszczyt, że możemy tutaj przedstawiać, być reprezentantami naszych dwóch uniwersytetów. To jest Państwowego Uniwersytetu Komunikacyjnego oraz Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego. Jak сказал pan Szymczyk, główna cel naszego tutaj przebywania to młode kadry, młode specjalisty. I od nich wszystko zależy. Jak powiedział pan Szymczak, że nasza główna cel to są kadry młodzi specjaliści, ponieważ od nich zależy nasza przyszłość. Сегодня наши русские специалисты представители здесь. Это специалисты в области транспорта, в области энергетики, в области экономики. Это все развивающиеся отрасли, и я надеюсь, что здесь в Польше тоже они развиваются. I tutaj przyjechali właśnie specjaliści z dziedzin energetyki, transportu, ekonomii i mamy nadzieję, że będziemy mogli zacieśnić tą współpracę, że to są takie gałęzie rozwoju, które teraz są na topie, które są bardzo potrzebne i się rozwijają. My poznakomili się z Uniwersytetem Zapadnopomorskim Technicznym, posмотрели, jaki u was wysoki poziom. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na waszym uniwersytecie, na ZUT-ie. Zobaczyć, jaki tam wysoki poziom sprzętu, poziom dydaktyki. Da. U nas nie mniej wysoki, no w obszarze teorii, możliwe. U nas również jest wysoki, ale bardziej teoretyczny. I nasza główna zadacza, żeby my odmieniwali się opytem, naszym ogromnym poziomem. No i takim naszym celem jest to, żebyśmy mogli wymieniać swoje doświadczenia naszym takim wysokim poziomem. Nie tylko w obszarze profesjonalnych znaniy, no i w obszarze kulturnych znaniy, w obszarze drużby narodów. Żeby nasze młode pokolenie drużyło i były plody tej drużby, весьма efektywne. I nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale także na płaszczyźnie społecznej. To, żeby nasi po prostu uczniowie, nasza młodzież przyjaźniła się ze sobą, zacieśniała swoje więzy. Można сказать, że этот projekt to pierwszy кирпичик w naszym ogromnym dziele. Ten projekt jest takim kamieniem węgielnym naszego wspólnego porozumienia. My nadziejemy się, że on będzie tylko rozwijać się. Укрепляться, и наши дружбы наших народов и университетов только будут укрепляться. Мы такую надежду, что этот проект будет еще развивал, умацнялся, и благодаря тому эта сотрудничество между нашими университетами будет еще более стеснейше. С нашей стороны мы приложим все усилия к этому. И с нашей стороны сделаем все, что есть в нашей мощи, чтобы так и стало. Огромное вам спасибо за организацию, за ту возможность, что мы оказались в вашем замечательном городе. Bardzo dziękujemy za organizację i za tą możliwość, że jesteśmy w tym wspaniałym mieście. Благодарю вас. Спасибо. Tu jest taka prośba, żeby przedstawiciel Politechniki Sankt-Petersburskiej zabrała głos. To pani Marina. Proszę bardzo. W общем, да. Я тоже благодарю Полица Политеха. За оказанный нам прием очень теплый, за то, что создали все условия.
i w imieniu Politechnicznego Państwowego Uniwersytetu chcemy bardzo podziękować za takie bardzo ciepłe przyjęcie, za tą możliwość spotkania, możliwość współpracy. I ja bardzo nadzieję, że w skorym будущем nasze сотрудничество будет установлено на должном уровне и будет обмен опытом и обучение не только между студентами, но и между аспирантами и даже, можно, может быть, докторами и нашими руководителями из университета. И мы такую надеюсь, что в ближайшей будущем эта вмена doświadczeń, вмена наших projektów będzie nie tylko na poziomie młodzieży, ale także na poziomie doktorantów, na poziomie naukowym, wyższych, samodzielnych pracowników nauki. Jeszcze raz bardzo большое спасибо. Я не буду повторяться то, что говорила Елена. Спасибо большое. Jeszcze raz bardzo chciałam podziękować i nie będę po prostu powtarzać za panią Elenę, bo bardzo dużo powiedziała, co chciałam powiedzieć. И если можно, уважаемый пан маршал, мы хотели бы подарить вам подарки от нас. Мы бы хотели... Ну извините, за что? За то, что вы сделали. Вы приняли. Я думаю, что эта współpraca, она się musi udać, dlatego, że в нас tkwi słowiańska dusza. Otwartość, chęć do współpracy, wzajemne zrozumienie. I naprawdę przy takiej współpracy, jaką tutaj kolega zaprezentował, z waszej strony, z naszej strony, to będzie na pewno dobra, szczera, otwarta współpraca z dużymi sukcesami. Ja nadzieję, że to ja uwierzę w tym, że nasze сотрудничество będzie wzrastać, ponieważ u nas wszystkich słowiańska dusza, u nas совместные корни, совместная культура. Благодаря такому сотрудничеству, как у нас сейчас, благодаря пану Петру, его инициативе, то мы думаем, что это будет все лучше и лучше, и наши узы будут все крепче и крепче. Дорогой пан маршал, мы хотим с любовью вам подарить на долгую и добрую память. Я хочу добавить. Мы вчера были на экскурсии, шикарная экскурсия, посмотрели весь город с высоты птичьего полета. Приглашаю на главную кафедральную соборе наверху, мы посмотрели, а то весь исчезан. Да? Приглашаю вас в Петербург, поднимитесь вот сюда и посмотрите весь Петербург с высоты этого главного собора Петербурга. Да. Большое спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Co chciałem powiedzieć? My mamy współpracę tutaj z obwodem kaliningradzkim, tam jest obok pani dyrektor naszego Wydziału Współpracy Międzynarodowej, ale z niezmierną radością tutaj również będziemy chcieli tutaj tworzyć dobry klimat do współpracy z Sankt-Petersburgiem. No, w końcu to, jak to mówią, przecudna gwiazda północy, mówię o Europie tutaj jako miasto, miasto o wielkiej historii, o wielkich osiągnięciach i naprawdę będzie nam miło tutaj z Państwem współpracować. Ja chciałem skorzystać z tej okazji i powiedzieć, że złożyliśmy wizytę po rozmowie z panem, panem marszałkiem, to zaproponował, że może byśmy pomyśleli o wyjeździe studyjnym. Nie rozmawiałem o tym z naszym konsulacie. Więc tam była taka idea, żeby stworzyć taki wyjazd studyjny, żeby w nim wzięło udział 1/3 biznesmeni zainteresowani współpracą gospodarczą, dalej uczeni i młodzież. I konsulat generalny w Sankt Petersburgu prosił przekazać informację, że on gotowy jest współdziałać i pomóc w tym, żeby kontakty pewne przygotować, żeby to była wizyta taka efektywna i przygotowana wcześniej na pół roku. Także mnie się wydaje, że i jeszcze jedna informacja bardzo ciekawa i interesująca, mianowicie do nas, do Szczecina zwróciły się uczelnie z całej Rosji, z Murmańska, z Jekaterynburga, z Moskwy i inne uczelnie z Petersburga, żebyśmy w przyszłym roku obmyślili takie rozwiązania, żeby stworzyć możliwość w większym zakresie młodzieży. Tutaj pan profesor Oczyn, który jest naszym takim doradcą i ekspertem, to ma kontakt z Radą Rektorów uczelni Petersburga. Tam chodzi ponad 120 uczelni.
jest propozycja, żeby tę inicjatywę rozszerzyć, bo mało jest informacji o naszych krajach, o tym, nad czym pracujemy, jak myślimy i tak dalej. Okazuje się, że przy wspólnych spotkaniach myślimy tak samo, mamy te same oczekiwania i problemy. Więc może w przyszłości będzie fajnie, jeśli nasze centrum polskie z rosyjskim dogada się i nasi pojadą, dwie osoby z Polski, tutaj z naszej inicjatywy ze Szczecina, dwie osoby z Petersburga pojadą na takie seminarium w Warszawie. I może tam będą pewne decyzje, będziemy starali się rozszerzać tą współpracę. Przy czym chcemy powiedzieć jedną rzecz, że my chcemy to łączyć z rozwojem uczelni i z rozwojem miasta i regionu, tak? Dlatego zależy nam ta druga i trzecia współrzędna, żeby to było wkomponowane niejako, jakby takie te cegiełki małe w tym murze gospodarczo-społecznym. Dziękuję bardzo za informację. I a jeszcze tak zapytam, czy młodzież ma bardzo napięty plan, czy tak może się troszeczkę rozejrzeć po mieście? To znaczy nie, w ogóle. Pan Piotr, ja chciałbym po prostu dziełuszkę mówić. Tak. Девушки волновались, я хотел бы подвести небольшой маленький итог их речи, потому что Марина так совсем разволновалась. Зачем? Потому что не каждый сумовать, понимаешь, девчонка трошечка еще наша. Потому что не каждый день мы встречаемся с маршалом. Понимаешь, для нас не есть соединенностью спотыкаться сегодня с панем, с паном маршалком. Я хотел обратить внимание ребят своих молодых, потому что в принципе в вашей жизни это может быть самый высокий уровень, который у вас возможен, потому что с маршалом, может быть, многие из вас никогда больше не увидятся. Еще важно звучит увага нашим молодым. Так что вы запомните этот день, потому что маршал это губернатор. А уровень губернатора, выше губернатора только президент. Выше маршалка только президент. Исходя из этого, я хочу сказать, что вы тоже поняли, и мы поняли, и вот я для себя тоже оценил важность этого происходящего события, потому что если мы уже вышли на уровне маршала, то это говорит о серьезности намерений польской стороны. I właśnie chciałem podkreślić to, że jeżeli już jesteśmy na poziomie marszałka, na poziomie województwa, to jest bardzo takie ze strony Polski bardzo ważne, że strona polska wspiera. Na nas to nakładuje bardzo silne obowiązanie. I dla nas to jest bardzo duże zobowiązanie, że też musimy sprostać. Я тебе хочу сказать пану Петру. Значит, пан Петр уже организовывал, он говорил, в 89 году встречу в консульстве. С консулами он нас встречал, с маршалами он нас встречал. Пан Петр, тебе осталось нас представить только президенту. Я не знаю, что ты будешь делать. Да что не делать, дедушу? У меня работает довольно хорошо. Я не знаю, что ты будешь делать. В УЗИ и И последнее, что хочу отметить. Была вчера экскурсия, я для себя лично узнал очень много нового. И отметил одну вещь. Взаимоотношения между Щецином и Петербургом развиваются уже очень давно. Вот мы вчера встречались с уважаемыми учеными из России. Многие из них из Санкт-Петербурга. И некоторые из других городов. Но они родились и учились, и развивались у нас, а сейчас работают в Щецине. Но на самом деле все было гораздо раньше. Несколько сотен лет назад, когда нас с вами еще не было. Потому что некоторые представители Щецина, которые родились в Щецине, потом родились в Щецине, а работали в Петербурге. I właśnie tutaj zauważyłem podczas tej wczorajszej wycieczki, że więzy pomiędzy Polską, Szczecinem, no, naszym regionem, a Sankt-Petersburgiem są bardzo ciasne, nie tylko tą wymianą, ale także wczoraj mieliśmy okazję się spotkać z przedstawicielami tutaj Rosjan, którzy pracują w Szczecinie. Ale nie tylko te ostatnie lata, ponieważ również 100 lat wcześniej, nawet więcej, są takie osoby, które z Polski przyjechały do Petersburga, z Petersburga tutaj, żeby rozwijać naukę. Jeśli wy nie поняли, o kim ja mówię, ja немножко поясню. То есть, ну, Екатерина II родилась в Щецине, а работала в Петербурге. И работала хорошо, на благо всей страны. Россия. Спасибо. На przykład Катерина II, która się urodziła tutaj w Szczecinie, ale dla dobra całej Rosji pracowała w Petersburgu. I
też są za to bardzo wdzięczni. Nam ничего не остается, как развивать эти отношения. I nie pozostaje nam nic innego, jak rozwijać nasze wspólne interesy. Спасибо. No ja добавлю немножко, что здесь Мария Федоровна, другая. Нет, ну я сказал, не один представитель. Но она была, как сказать, патроном развития культуры, науки и так далее. Вот это хороший пример женщины, которая способствовала. Я сказал, не один. To był tylko przykład, że jest takich wiele osób, na przykład tu gdzieś wczoraj była taka wyskazane przedłożenie, że może być, stoi podumać, no to wezmąca za tę inicjatywę, żeby zorganizować wstrzeciu ruskich profesorów, które wotają na różnych wózach w Szczecinie, oni mogliby wkluczyć się w ten sotrudniczeństwo między Polską i Rosją. Oni gotowi pomóc, oni predlagali taki wariant. Wczoraj. Tak, wczoraj. Mhm. Muszę panu powiedzieć, że są światowej klasy specjaliści. Wśród nich wymienię, przepraszam, profesora Krawcowa, rektora z Kaliningradu, który tu jest, no i wielu innych, no, o wielkiej sławie naukowej ludzi. I oni gotowi, oni zadeklarowali wczoraj, że NOT podjął tę inicjatywę. Czy nie można by było pomyśleć, nie za miesiąc, ale gdzieś tam w przyszłości, żeby oni tutaj się już zaklimatyzowali, włączyli, oni dbają o rozwój naszych polskich uczelni, gotowi są włączyć w rozwój tej współpracy i Kaliningrad, i Murmańsk, bo Szczecin ma współpracę z Murmańskiem. I też tam uczelnie nie torpedują telefonami i tak dalej. Więc panie marszałku, taka prośba mała, gdyby gdzieś tam w planach na przyszły rok zafiksować taką rzecz, to NOT w Szczecinie gotowy w realizacji tych celów także i te spotkanie pomóc przygotować, tak? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Mówmy o zachodniopomorskim województwie, żebyście wiedzieli, pamiętali zawsze, gdzie byliście. A w ogóle serdecznie was zapraszamy. Czy będziecie jako studenci przyjeżdżać, czy będziecie prywatnie, może z rodziną, ze znajomymi odwiedzajcie region zachodniopomorski. Zawsze będziecie tutaj dla nas miłymi gośćmi. Дорогие друзья, у нас такие маленькие подарки для вас в нашей области. И всегда, когда вы будете со своей семьей, со своими друзьями иметь такую возможность, мы вас очень приглашаем, чтобы посетить нашу местность. Ja z kim szukałem spotkania z panem? Aha, dziękuję bardzo. Mam dużo. To co? Panie Marcin, walmy region zachodniopomorski. Dziękuję. Pan Piotr siedzi pierwszy raz. To podarek od pana marszała, cytuję twoje słowa. В Шечине первый раз. А мы между собой шутим так. Бывший ректор со стороны России здесь, профессор Валишин. Бывший проректор, первый проректор до справ дидактичных, первый проректор по учебной работе, профессор Лушников здесь есть. Проректор по научной работе, то я, тоже есть. И есть смысл организовать русский университет в Чечне. Пожалуйста.
Ильича. Ja proszę, żeby zejść przed budynkiem, który jest zdjęcie. Ja prosto w Pietrogradzie, w Pietrogradzie zastrzeczał kandydacką robotę. To był God po moim 70 otwory. To Nobel, który miał i zadał. No i u mnie było to z czasu, że tam zastrzeczał się. No a z czasu ja gdzieś robotałem w naszym polskim morskim uczelniczce. Nasze polskie uczelnictwo to szczecińskie, szczecińska morska szkoła, nie tak już stara jak Makarówka. No się taki to zesuszestwuję, jak wyższy wóz, tak? Z 1965 roku. Tak? W Polsce była przed II wojną tradycja strojenia morskich wózów. No to nie były wózy na wyższym urobie. Tak? Po II wojnie w Polsce postrojeno dwa morskie uczelnice, a dno uczelnice to w Grodzie Szczecin. No a w na Rańsze postrojeno morskie uczelnice w Gdyni. Tak? I to jest dostatecznie stare uczelnice. Bolej stare, czym ja bym skazał nasze. No to mógł skazać nasz ciot, to i tym, nasz ciot naszego uczelnictwa. Na sierpniejszy dzień u nas jest gdzieś w rejonie 4000 studentów. Tak? A nie dodaję na trzech fakultetach. Ja przedstawiam w imieniu przedstawić dyrektora naszego uczelnictwa, profesora Treichera. Tak? Tak, kiedy daje głos. Tak, jest kolega, który tam studentów może pan powiedzieć. Witam serdecznie w murach Akademii Morskiej w Szczecinie w imieniu rektora Kuzmy. Ja już chcę od was teraz przywitać na Akademii Morskiej w imieniu rektora Kuzmana. Mam nadzieję, że czas tutaj przez was spędzony będzie bardzo dobrze spożytkowany i będziecie w stanie nabyć tak dużo wiedzy, jak to jest tylko możliwe, ile tylko jesteśmy w stanie wam przekazać. Ja nadzieję, że to время, które nas posłuchajcie, będzie to очень хорошо использовано, что вы узнаете так много, как только сможете. Życzę miłego pobytu. Dziękuję bardzo. Wam chcę pożywać хорошего посещения. To ty rady. Ja jestem instruktorem na właśnie systemów map elektronicznych. Jestem kapitanem statku, to z długoletnim doświadczeniem. Ja jestem instruktorem elektronicznych systemów, ja też jestem kapitanem statku, kapitanem parakodu. I terapia z Waszą opytą. I chciałem zaprezentować nam Państwu nowość, która wchodzi do użycia zgodnie z wymogami konwencji SOLAS, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Już od tego roku, od lipca tego roku, te systemy, które tu oglądamy, wchodzą obowiązkowo na statki. Ja bym chciał wam pokazać taką nowinkę, która od Julia tego roku obowiązkowo to używać na wszystkie korabli. Na wszystkie systemy. Może jeszcze nie na wszystkie. To będzie proces trwa 7 lat wprowadzania. Na razie wchodzi na nowe statki pasażerskie i nowe zbiornikowce, ale to są szczegóły. Proszę Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdują się Państwo w symulatorze, na którym symulujemy i ćwiczymy przewóz ładunków płynu.
Добро пожаловать в лабораторию, которая является симулятором, на котором студенты учатся, на котором симулируется перевоз жидкости кораблем. Jak Państwo uważają, jaką szkołę Państwo reprezentują? Czy coś... To są dwie szkoły, Uniwersytet Komunikacyjny oraz Politechnika. Mm-hmm. I to jest przede wszystkim kierunki energetyka, transport, elektrotechnika. Mm-hmm. To moje pytanie, jakie statki służą do przewozu ładunków płynnych? Такой вопрос, как вы думаете, какие корабли используются для перевоза жидкости? Тонкер. Микшир. Баржи. Танкер. Какие-то большие, дуже штаты. А какие ладунки пынна? А какие жидкости перевозятся? Нефть, да. Жижение, газ. Газ. Что еще? Что еще? Чи олей еще инне? Водку из России. Олей еще инне зверяцы, как и тушче. To są oni samolotki. Masło. Masło. Jak Państwo sądzą? Masło перевозится? Wполне возможно, все жидкости перевозятся на международный трейдинг. Prawdopodobnie wszystkie płyny się przewozi. Tak, jak najbardziej tak. Nawet można i też znajomi przewozili wodę słodką. Да. Наизвыклейшим таком воды слотком, которую пьем, в которой еще компьем, с которой кожистам. Да, все жидкости перевозятся, даже некоторые корабли, тут знакомые, перевозили воду, питьевую воду. И, как Państwo вспомнили, как наиболее, тут занимаемся статками, сберниковцами, которые перевозят ропу и продукты ропопоходные, в том газ типа LNG, LPG и всякого рода химикалии. И тут симулятор такого танкера, который перевозит нефть и все продукты нефтепереработки, как газ тоже. LPG, LNG. И тутай студенти начинают от самого початку, так как есть в нормальной эксплуатации статку. И тут студенты учатся так, как по-настоящему это выглядит в жизни. Czyli odbieramy statek, powiedzmy, ze stoczni, należy go przygotować do załadunku, następnie przygotować plan załadunku. My, tak jak w życiu, to jest z suda wierfa, my bierzemy karabel, надо его приготовить, надо потом составić plan загрузки. To jest symulator tego, co powstaje w Świnoujściu. A tu symulator того, что сейчас строится в порте Свиноуще, откуда Каша родом? По стороне, тут, по этой стороне, мы имеем симулятор статков, и так этот статков типа LNG будет привозил газ до Свиноуща. И тут симулятор корабля, который будет возить газ типа LNG в Свиноуще. A po przeciwnej stronie mamy terminal do odbioru, taki właśnie terminal powstaje w Świnoujściu do odbioru gazu LNG. A po drugiej stronie symulator terminala, który będzie w porcie, żeby odebrać, wygruzić tę żydkość, ten gaz z korabla. Ten symulator może pracować oddzielnie, że oddzielnie sobie jest statek, i oddzielnie jest terminal. Oni mogą pracować niezależnie, że karabel sobie, terminal sobie. Ale główne założenie jest takie, żeby była współpraca pomiędzy terminalem a statkiem. No, podstawowym celem tego laboratorium jest, żeby oni совместно работали. I tak jak w poprzedniej sali byliśmy, cały proces eksploatacyjny, tak jak jest w normalnym życiu statku. И тут, так как в тамтом лаборатории студенты учатся, как по-настоящему это выглядит, весь процесс выгрузки с одной стороны, со стороны корабля и со стороны порта, как это выглядит, как осуществляется. И тут есть натиск на безопасность, заровно с ладунком и выладунком. И тут сосредоточены на безопасность при загрузке и выгрузке. Ochrona przeciwpożarowa. Na protypożarnej.
i wszystkie procedury, tak jak jest w normalnej eksploatacji, kontakt pomiędzy terminalem a statkiem. Wszystkie procedury kontaktu między dwoma podmiotami, dwoma obiektami, кораблем и портом. Как они договариваются, чтобы осуществить выгрузку из этого? Jak ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że od strony informatycznej te wszystkie programy, systemy i wygląd informatyczny tworzy firma Transas właśnie z Sankt-Petersburga. To taki interesujący fakt, że wszystkie te programy, które tutaj wykorzystuje się, to sankt-petersburska firma Transas. Ona programuje. I cały czas jesteśmy w ciągłym kontakcie na bieżąco, że oni od siebie tam z Sankt-Petersburga, jeżeli są jakiekolwiek problemy, naprawiają nam to. Nikt nie przyjeżdża, tylko w ciągłej łączności przez kontakt wszystko poprawiają i aktualizują. U nas postawiony kontakt, jeśli jakieś to problemy i niedorobotki, to oni na postojanno mogą wejść w system i sprawić szybko. Dobrze, to tyle. Dziękuję bardzo. To большое спасибо. Jakie to poproszę? Dzień dobry, witam wszystkich w naszym laboratorium systemów, laboratorium symulatora systemu łączności mocy. Więc chciałbym Was powitać w laboratorium komunikacji morskiej komunikacji. W tym laboratorium studenci uczą się korzystać z urządzeń łączności, jakie spotykane są na statku. Тут студенты учатся, как использовать системы, которые осуществляют коммуникацию между кораблями. Студенты могут ćwiczyć dowolne ćwiczenie, znaczy ćwiczyć на przykład wysyłanie alarmu. Студенты могут пробовать различные методы коммуникации, например, как высылать информацию об аларме, да? Ponieważ laboratorium jest symulatorem, żaden alarm nie wyjdzie do systemów rzeczywistych i za chwileczkę nie pojawi się helikopter, który by ratował szkołę morską. I można to zrobić, dlatego że to symulatorium i nikogo z tych komunikatów nie będzie w настоящем мире i nie przyjdzie nikogo wiertolet spasać nasz mózg. Celem głównym ćwiczeń w tym laboratorium jest nabranie umiejętności. Szczególnie zwracam umiejętności posługiwania się urządzeniami w celu nawiązania łączności alarmowej. I tu studenci powinni nauczyć się i mieć taki opyt, jak wykorzystywać te systemy, żeby pozwać na pomoc. Najważniejszym rodzajem łączności, który stosowany jest na morzu, to jest łączność w niebezpieczeństwie, po angielsku distress. Samym taki ważny sposób, sama ważna komunikacja na morzu, to komunikacja, kiedy coś случится, to po angielsku distress. Oczywiście najlepiej, aby statki nie tonęły. My by wszyscy chcieli, żeby korabli nie było korabli tuszenia. Ale jeżeli już statki zatoną, czy będą tonęły, czy będą w zagrożeniu, bez łączności uratować się ludzi z tego statku praktycznie nie da. No jeśli już coś случится, to jeśli nie ma komunikacji, to właściwie nie można spaść ludzi. I korabli też? No korabli tak i w drugim nie mogą. Można na tym symulatorze wybrać do ćwiczeń różne sprzęt, jak spotykany są na statku. Można spojrzeć różne warianty. Z racji tego, że jak już się dowiedziałem, nie jesteście grupą morską, to ja pokrótce omówię każde urządzenie tutaj. No tylko ci krótko skażę, mam porabę tam abarotowanie, tak jak u was nie tu opyta z marihodstwem. A następnie podzielimy się na trzy grupy i każdy z Państwa będzie mógł sobie posterować. A potem podzielimy się na trzy części, na trzy grupy i każdy z Was może popróbować, jak uprawiać skarbę. Dobrze, na początku krótki instruktaż sterowania statkiem. Na ciele krótka instrukcja, jak uprawiać skarbę. A przede wszystkim mamy dwa urządzenia, które służą nam do czego? Do zmiany prędkości i zmiany kierunku ruchu. Na ciele dwa oborudowania, w którym my zmieniamy naprawienie, a drugą zmieniamy
spore stefu i mówimy cenę. Do zmiany prędkości służą telegraf. Tak jak Państwo widzicie, mamy skalę zieloną i czerwoną. Jeżeli chcemy statki płynąć do przodu, to myślę, że wszyscy rozumieją, tak? W period jechać na zieloną część? Wychylamy do przodu, jeżeli chcemy do tyłu, wychylamy do tyłu. Nazad. Jeżeli chcemy zmienić kierunek ruchu statku, jeśli chcemy pomieniać naprawienie korabla, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jest mniej więcej tak jak w samochodzie. No zapomnisz, że nie mnoga tak jak w automobilu. Jeżeli stoimy w miejscu, jeśli skręcamy kierownicą, na miejsce i będziemy wrócić rulem, samochód nie będzie skręcał, nie będzie poruszał, tak? Więc pierwszy warunkiem jest to, że statek musi wpłynąć, znaczy musi mieć prędkość obrotową na szubę do przodu. To jest na ścianie, zapomnieć, żeby karabel dążył płyć. Dzięki temu wytwarzamy strumień zaśrubowy, jakby to powiedzieć. Zagadaria temu taka prędkość. Woda wyrzucana przez śrubę, tak? Cieka wody, który. Jest skierowana przez płetwę sterową. W jakimś kierunku. Dobrze, nieważne. Jeżeli już pójdziemy do przodu, możemy skręcać sterem. I tak dalej możemy skręcać. Skręcając sterem mamy skalę. Jeżeli 0,0 statek powinien, no w teorii oczywiście, ale powinien płynąć do przodu. Karabel dążył teoretycznie płynąć się w pierwotę. Zachować swój kurs. I łapa kursu. Jeżeli chcemy skręcić w lewo, wygramy ster w lewo, wtedy mamy podziałkę na czerwono. Jeśli w lewo, to tak po krasną, na krasną. Maksymalnie do 35 stopni. Tak, bo to jest takie ograniczenie w sumie. W lewo i w prawo. W lewo. Tak? Oczywiście statek posiada dużą inercję. No, paniatna. Bezładność. I sztuka sterowania polega na tym, żeby przewidywać. I nadal wyprzedzać zmianę kursu w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć. Za chwilkę to pokażę. Bardzo jak włącz ten symulator. Dumet spirit, jak ma wiernąć? Okej. Idziemy maksymalnie. Statek zaczyna się poruszać. To jest nasz kurs. Jak jedziemy samochodem, mamy drogi, tak, poruszamy się drogami. Jeżeli jedziemy statkiem, poruszamy się kursem, który jest liczony od północy w kierunku, znaczy zgodnie ze wskazówkami zegara 360 stopni. Kurs pokazywany na Sibira. To jest pokazywane na mapie. To jest system EGIS. Mapa elektroniczna na potrzeby pozycjonowania statku na akwenie otwartym bądź ograniczonym. Elektronne karta na... W skrócie większa samochodowa nawigacja po prostu, tak? Tylko i się tak jak tutaj wspomniałem, nie mamy dróg, tylko mamy pozycję statku i mamy wektor. Wektor pokazuje Wam, proszę Państwa. W kierunku, czyli od zera, od północy 360 stopni i to jest i 360 stopni. Ten wektor pokazuje żadnym kursem. I prędkość. Im dłuższy wektor, tym szybciej płynie. Nie możesz sprawdzić. Zdjęcie na ten wektor, czy nie jest tym bezpiecznym. Ale z tego trochę to jest już. Okej. Teraz tak. Staramy się wejść do boku. Wejście na sądy, tak jak tutaj wskazuje strzałka, płyniemy w drugą, czyli płyniemy do przodu. Siasta na cymańcy w bok, tak jak na piękna pokazywa. Skręcamy w kierunku góry w bok, tak? Czyli w prawo. Siasta na noga w prawo. Statek w tym momencie, jak widzicie Państwo, skręca nam w lewo. Ona pokazuje tutaj... Karabin idzie od lewa. Z każdej prędkości gotowej. Czyli ile stopni na minutę kręci statek w tym kierunku. W tym momencie zaczyna Wam kręcić w prawo. I tam się może pokazać, że dane ma miejsce. Mój statek zaczyna skręcać, bo zmienia swój kurs w prawo. Na prawo górę. Teraz cały problem sterowania statku polega na tym, że jak w tym momencie przestaniecie kręcić... I się sprawdziła taka, że jeśli myślę,
stanowym cenie będzie wam się wrócić. Statek cały czas skręca. Karabin dalszy będzie jechać ze sprawą. Jak jedziemy samochodem, puścimy kierownicę na zero. No jeśli w maszynie będziemy puścić w ruli, będzie na nowo. Samochód jedzie prosto. Maszyna będzie jechać ze sprawą. Statek w tym momencie ma się na zero, statek dalej skręca. A karabin u nas ruli prawa, a on dalszy nas wszyscy przejeżdżają za zero. Chcąc zachować stateczne czułko, bo musimy skontrolować przeciwko. Jesteśmy na cim szoko. Prawa szoko. Nam nada niemnoga lewa, lewej szoby, dalej ukazać. Zobaczmy, czy my chcemy jeść w prawo. Zostajemy w prawo. Tutaj się jest niemnoga. Prawo powinno skręcać w prawo. Tu mamy zieloną boję, która oznacza nam prawą granicę toru wodnego. Nie możemy wyjąć poza tą zieloną boję. Prawda, że z lewej strony, a tutaj z zielonej wchodzi. A dwójka? Dwójka. Już zaczynamy, dajemy na zero. Statek dalej kręca. Z lewej strony. Za mocno, musimy skontrolować w drugą stronę. Tak, na lewą górę. Miało. Teraz jedziemy na przedmiot. Na prawą stronę. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o sterowanie. Za chwilkę każdy z Państwa sobie spróbuje posterować. Ja jeszcze tylko wspomnę o urządzeniu. Tak, ja jak się nie mogłem. Ja tak można naprawiać. A teraz jeszcze minuteczkę, a waluta pani Katarzyna na chodźce. Drugie ważne urządzenie na statku to jest radar. Ten taroja właśnie ważnej waluta pani jest radar. System dystrybucji energii elektrycznej w siłowni elektrycznej na statku. Jak rozpędzielacji elektrycznej energii na krawie? Przykładowo, mamy uruchomiony agregat prądotwórczy. Dieselski. Jeden, drugi. Jeszcze mamy agregat, który się nazywa prądnicą wałową, który jest umieszczony na wale silnika. Shaft generator. Generator na wału, żeby dawało się energii. To nazywa jest wału generatorna. To stanowisko jest żywcem wzięte z właśnie centrali manewrowo-kontrolnej, która się znajduje w siłowni okrętowej. A jest ta, naprawdę można powiedzieć, wycinuta jest karabia, która
Tam prośbę po pomieszczeniu. Mamy manewr do sterowania jakością silnika. I to, że Wajka tak jak na wieku żeby uprawiać cudno, da uprawiać pilotem na zadanie. Wszelkiego rodzaju możliwości kontrolowania poszczególnych parametrów. Razny jest szybciki, razny prędkość startu, moc na bale, prędkość startu, moc na bale, prędkość bału i wszelkiego rodzaju ciśnienia, będą na udziałem tego procesu. I razne licznie parametry, które jest końcówka dla aplikacji. Mamy możliwość również kontroli poszczególnych procesów, które zachodzą w środku. Poprzez wgląd i również ingerencję w poszczególne systemy, które znajdują się na danym statku. To jest symulacja statku VLCC. I można to, że uprawiać z tymi parametrami na generach komputeru, to rozliczne systemy podключено. Gdzie ta systema VLCC? To jest stary VLCC. Taka jest modelia korabla? Tak, zapraszam do tego pomieszczenia, do siłowni tego. Mamy system przykładowo agregatu produkującego Diesel Pilot Generator, żeby taki silnik pracował, musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość energii i różnego rodzaju cieczy roboczych. Różne żydkości, żeby robić. Przykładowo. Olej smarowy, olej smarowy, taka, żeby można było przesmarować łożyska, poszczególne elementy, które muszą być smarowane. I tutaj mamy pokazane kolorem żółtym, i to jest system olejowy. Żółtym cwietem, to są masła. Masło. To jest masło. No tak, żeby to wszystko. Mamy system olejowy, system paliwowy, system masła. Stopniła wodę płodzącą, wody morskiej, wody słodkiej, fresh water, sea water system. I to wszystko dopiero działając zapewni pracę agregatu produkcyjnego. I teraz samiastna można wydać, jest jakaś samiastna robota, to tak dalej jest wszystkim generator może dobrze robotami. Teraz proszę. Witam serdecznie i uprzedzam od razu, że tu wejście zbronione, bo mamy pracę. Dobro pożalować, że tak na wstąpieniu нельзя tam wchodzić, потому что что-то переделывают. No, mało czasu, więc w kilku zdaniach chciałem zaprezentować nasze laboratorium siłowni. U nas bardzo mało czasu, ponieważ tylko kilka słów o tym laboratorium dwigacyli. Pomieszczenie, w którym znajdujemy się teraz, jest starszą częścią laboratorium, które powstało w latach 70. Za drzwiami mamy drugą część nowszą rozbudowaną w latach 80. И это во времена 70-х лет построили. Это старшая часть, там за дверью новшая часть с лет 80-х. Лабораторium jest zorganizowane w taki sposób, aby zaprezentować możliwie dokładnie konstrukcję prawdziwej siłowni statku z urządzeniami, które w siłowni występują. Можно сказать, что это тоже симулятор, так как по-настоящему находится в машинном отделении на корабле, так как там это оборудование, которое на корабле, тут оно тоже есть. Звали пана за слово, бо я услышал симулятор. В порядку. И хотел подкреслить выразно, что тут находятся оборудования с силовни, правдивые и работающие. И тут он мне сказал, что это не симулятор, это настоящее оборудование, которое на кораблях, и они действительные, они могут работать. В этой части są старшие оборудования, некоторые старшие сильники. Там мы новочасный сильник и
5 minut również chciałbym tam... I tu starsze dwigatele tam będą panowie i tam też 5 minut my posмотрим. Silnik napędu głównego, taki jak na statku, napędzający niewielki statek. 3 kierunki lądowe. I 3 naprawienia na suszę. Jest kierunek transport. To jest transport. Geodezja i kartografia. Geodezja. I informatyka. I informatyka. I to by była informacja. Na wydziale pracuje w tej chwili 103 pracowników naukowo-dydaktycznych. Jest czas 103 nauczno-isledowacyjnych, nauczno-dydaktycznych robotników. W tym 20 profesorów. I w tą 20 profesorów. Doktorów nauk. To były podstawowe informacje. Z chęcią odpowiem, jeżeli jakieś pytania dotyczące położenia naszego wydziału w sensie laboratoriów i tego, jak u nas proces dydaktyczny przebiega. Jeśli jest u Was jakieś pytania o wuzie, o tym, jak tu obuczają się studentów, to my z radością możemy odpowiedzieć na te pytania. A ja хочу, dziękuję. Można, ja спрошу не вас, tak. А вот студентов, нравится им здесь учиться? Cieszycie się, czy Wam się podoba tutaj się uczyć? Jak widać. Uśmiechnięte twarze. Pytanie drugie. Pan dziennikarz na pewno należy pogratulować świetnej bazy regulatywnej. Gratulujemy profesorowi. A chciałem zapytać, czy są studenci obcokrajowcy na Pańskim Wydziale? Jest jedna stranca na Wydziale. Jako ciekawostkę powiem, że ostatnio się dowiedzieliśmy w rankingu centralnym z perspektyw, że procentowo biorąc liczbę studentów zagranicznych do studentów krajowych mamy pierwsze miejsce. Gratulacje. 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 Procent. Procent się czytają, to Akademia Morska to pierwszy wóz, w którym bardzo mnoga inostranych studentów. Z tym, że prawdą też jest, że głównie mamy studentów z Litwy, z Białorusi i z Ukrainy. No w основном to studenty z Litwy, Białorusi i Ukrainy. A mogą Ruski przyjechać z Petersburga? Spraszywaj. Ot widzicie, jaka... Bądźcie хорошими posłami tego, co wy widzieli. Można jak to... Обдумать, чтобы хотя на СМС приехать туда. Пожалуйста, вопрос. Девушка тоже ходит в корабли или как? Они również zostaną kapitanami. Mam slajd taki, gdzie mam statystykę, ale w tej chwili dziewczęta pełnoprawnie mogą studiować na kierunku nawigacja, gdzie szkolimy na statki i mamy szereg osób, pań, które ukończyły, są kapitanami i są nawet teraz na kursach kapitanów. Teraz równouprawnienie, tak, że żeńczyny też mogą być kapitanami i mnogi z tych żeńczyn, które ukończyli ten wóz, являются сейчас капитаном. Усмехайся, вы будете задоволены. Так что не будем много говорить, только хотели бы вас поприветствовать и дать такие маленькие подарки, чтобы вы очень хорошо помнили о нашем вузе.